Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest część druga i nie ostatnia mojej kolekcji perfum. Tak, obiecałam Wam, że będzie kilka części i w końcu policzę wszystkie moje perfumy, które mam w swojej kolekcji. Także koniecznie zostańcie ze mną na następną część. Dzisiejszy odcinek będzie częścią drugą i nie ostatnią. Dzisiaj przedstawię kolejną dziesiątkę moich zapachów. No i przy okazji mówię, w końcu będę wiedziała, ile mam tych perfum. Powiem Wam, że nigdy nie liczyłam. Kto nie oglądał części pierwszej, serdecznie zapraszam. Ja zostawię link pod. No i witam Was serdecznie, zarówno nowych tutaj odbiorców, jak i starych subskrybentów. Dziękuję za wszystkie przemiłe komentarze. No i zaczynamy. Ja Wam powiem, że dzisiaj przyniosłam taką garstkę, czyli 10 zapachów, które omawiałam, ale może niekoniecznie omawiałam je zawsze. Czasem wpadły właśnie w odcinek i gdzieś się tam pojawiły, a więc czas na trochę bardziej nietypowe zapachy. Będą to zapachy, które, powiem Wam szczerze, że ja pokazuję wszystkie zapachy niezależnie, czy je lubię, czy nie, ale oczywiście będę tu komentować kilkoma słowami, co ja o nich myślę i właśnie w mojej kolekcji. Słuchajcie, wiecie, że ja zrobiłam całą tutaj edycję zapachów Jo Malone. Ja nie wiem, czy one są w Polsce popularne, ale tu w Londynie są bardzo. No i pierwszym zapachem jest Iris and Lady Moore. Ja go przedstawiałam bardzo dokładnie. Słuchajcie, to jest bardzo nietypowy zapach, jest bardzo pudrowy, a jednocześnie no bo jest irys, to musi być pudrowy, bardzo kobiecy. Ja mam do niego duży sentyment, on jest troszeczkę jakby taki orientalny, ale generalnie wybija się z niego właśnie taka ta niesamowita pudrowość. Jest to woda kolońska, ale powiem Wam szczerze, że on się bardzo długo trzyma na mnie, sobie jeszcze go tu jakby na... przetestuję dokładnie. Przepiękne butelki, zwłaszcza powiem Wam te pełnowymiarowe, właśnie tu w setce, jak na kolekcję. One się bardziej bardzo pięknie prezentują, przepraszam. I polecam każdemu, kto lubi właśnie takie piękne, klasyczne, kobiece, pudrowe, lubi takie meteorytowe, szlachetne, bym powiedziała, zapachy, to chętnie właśnie sięgnie. Bo tutaj wokół zapachów właśnie pudrowych, to tu będzie właśnie w tym odcinku kilka odsłon. Mianowicie mam tutaj przepiękny tester, bardzo, bardzo stare perfumy, słuchajcie. To jest woda Eau de Toilette, czyli toaletowa Lolity Lepicki. Lolita Lompicka, z właśnie, nawet mam to akordy rozpisane. Oczywiście znowu jest irys, ja uwielbiam irysa, słuchajcie, naprawdę to jest taki szlachetny kwiat, który dodaje taki niesamowity woal pudrowości, a iż takiej, bym powiedziała, niesamowitości. I jest tu oczywiście wetiver i białe piżmo, między innymi ja bardzo to lubię. Powiem Wam szczerze, że nie pamiętam tej wody perfumowanej, ona na pewno była bardziej skoncentrowana, natomiast ta woda toaletowa, którą ja tu mam przed sobą, w pięknym tym jabłuszku, Lolita Lampicka lubiła właśnie tutaj w tych jabłuszkach publikować, jest bardzo słodka, bardzo kobieca, a przy tym połączenie tego irisu vetiveru jest dla mnie niebywale piękne, ja lubię takie zapachy. Powiem Wam szczerze, że wiem, że zbliża się wiosna, zwłaszcza tu w Londynie robi się bardzo ciepło, ale czasem fajnie właśnie wrócić do takich zapachów pudrowych, otulających właśnie i ja bym powiedziała mega seksownych, także Wam też polecam. Znowu z rodziny takich bardzo pudrowych, ale jednocześnie z takim takim jeżynowym, fajnym tutaj owocowym nutą. To jest piękna, omawiana wielokrotnie, piękne obrączki, piękne pudełko Omnia Bulgari, tutaj Versi Coral, jak widzicie. Bardzo kobieca, ja sobie tutaj ją przypomnę, obok tych wszystkich pudrowych, które Wam przyniosłam dzisiaj. Taka bardziej rzeźka wersja, jak ktoś mówi, lubię te pudrowe, takie rysowe zapachy, to też odnajdzie się. Ja uważam, że ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Ja w ogóle mam tendencje, może nie tendencje, ale sentyment do zapachów Bulgarii. Ja uważam, że one są trochę niedocenione. Może nie są bardzo takie szlachetne, wybijające się, ale oddają taki duch właśnie kobiecości, bym powiedziała, takiego bogactwa. Są też takie pudrowo-irysowo
bym powiedziała, klasyczne, gdzieś tam właśnie dodane te nuty owocowe, które dodają takiej rzeźkości, a buteleczki są zawsze super i ja lubię właśnie widzieć je na swojej toalety. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was ma właśnie któryś z tych obrączek z serii właśnie kolejnymi tutaj zapachami. W mojej właśnie dziesiątce dzisiaj jest marka Yves Saint Laurent. Ja oczywiście nie przyniosłam tu wszystkich, no ale tak wypadło randomowo, że pokażę Wam właśnie te dwie edycje. Oczywiście piękna Opium, to jest woda perfumowana, taka orientalna właśnie, tu z mandarynką, z jaśminem, bardzo tutaj ekscytującym jaśminem. Ja Wam powiem, że mnie wkurza, tak trochę powiedziawszy, ten jaśmin, ale ja wiem, że moja mama uwielbia, ale mam tutaj właśnie w swojej jakby kolekcji, żeby te dawne, stare zapachy jakby przywołać do życia. Te buteleczki są niezwykle takie orientalne, bym powiedziała. No i czemu nie mieć w swojej kolekcji właśnie takiego zabytka. No i oczywiście omawiany tutaj bardzo kobiecy, seksowny dla młodej audiencji już Black Opium, tutaj w wersji neon, czyli takiej kolorowej, słodkiej, przesłodkiej, ale gdzieś tam ta kawa jest właśnie i słuchajcie, taki właśnie nietypowy, kawowo-owocowy zapach. Ja uważam, że jest taki elektryzujący, właśnie mający zwrócić uwagę. No i podoba mi się właśnie ta wersja, ta dla nowych, czegoś takiego właśnie przezroczystego, neonowego, przykuwającego uwagę. Mi się bardzo podoba też ta wersja Black Opium Extreme, która wyszła. Nie mam jej w swojej kolekcji, mam tylko taką miniaturę, w zasadzie mini tester, można powiedzieć. Ale bardzo mi się podoba i uważam, że te buteleczki świetnie się też tu organizują na to. Kolejnym tutaj zapachem, który wjeżdża właśnie na salony, jak widzicie, bardzo stare perfumy, mianowicie Stella McCartney. To jest woda perfumowana. Kto pamięta tą esencję różaną? Przepiękna, szlachetna esencja różana. Tylko dla osób, które bardzo lubią właśnie róże, bo ona jest bardzo skoncentrowana, bardzo konkretna. Jest troszeczkę taka orientalna, skórzana przez to, ale to jest kwintesencja, tak powiedziałam, feminizmu i róży. Bardzo, ja mam duży sentyment do tego zapachu, jego nie używam, jak widzicie, na co dzień bardzo, bardzo rzadko łączę z czymś, ale no uważam, że to jest taki zabytek. Cieszę się, że go mam właśnie w kolekcji. Jestem ciekawa, czy ktoś ma w swojej kolekcji jakikolwiek zapach Stelli McCartney. Dajcie mi koniecznie znać. Ja Wam przedstawiam przeukochany zapach Diora. Ten akurat jest w wersji Absolutely Blooming. To nie jest wersja, którą ja najbardziej lubię. Najbardziej lubię Blooming Bouquet, kto mnie zna. Ale to jest taki szampański, piękny zapach, bardzo nasycony, bym powiedziała, bardzo taki mandarynkowo-różany. Może nie tyle różany, ale właśnie strasznie czuję ten kwiat pomarańczy tutaj. Dlatego mi się kojarzy taki bardzo szampański, niezwykły, bardzo seksowny, bym powiedziała. Trochę dla kobiet dojrzałych w porównaniu z Blooming Bouquet, czy nową wersją tutaj Miss Dior. Buteleczka jest w dziesiątkę. Chciałabym, żeby może bardziej na te detale tutaj były nie plastikowe, a troszeczkę bardziej takie wyrafinowane, bo jest to piękna edycja. Bardzo, że tak powiem, konkretna, jeśli chodzi o butelkę. Ja go lubię używać na wieczory, ale tak jak mówię, wolę tą wersję Blooming Bouquet, która jest zawsze w mojej szafce, bo nie mogę się z nią rozczarować. Czas na zapach taki trochę mniej popularny, ale ja kocham Jimmy Choo Illicit Flower. Edycja przepiękna, kwiatowa. Dla mnie bardzo taka dziewczęca i romantyczna trochę, ale bardzo przykuwająca uwagę. Uwielbiam, uwielbiam. W ogóle lubię Jimmy Choo. Muszę sobie tutaj trochę go jakby przybliżyć. To jest oczywiście wersja toaletowa, z tego co pamiętam. Mniej popularna, ale mniej udany trochę flakon, ale ja go uwielbiam. Naprawdę świetny zapach nawet teraz na wiosnę, bo on jest taki rzeźki, energetyczny, a jednocześnie gdzieś jest ta nutka właśnie taka piękna, kwiatowa. Próbuję sobie otworzyć, co tutaj jest. No jest też róża właśnie. Jest tutaj... Słuchajcie, a brzoskwinia, ja ją czuję, i mandarynka.
Ale jak to mówię, ja mam bardzo duży sentyment do zabaw w Jimmy Choo, tak samo tutaj Victor and Rolf i ja chętnie po nie sięgam. Mam tą wersję od Etoilet, tą zwykłej Jimmy Choo. Ale tą również bardzo lubię, jestem ciekawa, czy ktoś właśnie ma tą wersję z Was, Illicit Flower. Kto nie pamięta właśnie tutaj czegoś z Marka Jacobsa, to jest wersja Honey. Ja uwielbiam opakowania Marka Jacobsa, one są takie właśnie bardzo kreatywne, bym powiedziała, trochę niewinne, trochę romantyczne, trochę pewne takiej infantylności też, ale wszystkie zapachy bardzo mi się podobają, one są takie nieskomplikowane, bo one są bardzo kwiatowo-owocowe i zawsze to pełne właśnie kwiatów takiej edycji przykuwającej uwagę. Ja tu mam chyba trzy takie zapachy od nich będę Wam przedstawiać. No i te dots, te kropeczki naprawdę przykuwają uwagę i fajnie właśnie czasem się na wiosnę, lato spsikać takim prostym, minimalistycznym zapachem właśnie, ale gdzieś tam takim właśnie niewinnym, kobiecym, czy nawet bym powiedziała dziewczęcym. No i mieć właśnie taką super buteleczkę na swojej etażerce. Słuchajcie, ten korek nie jest od tego, ja nie wiem czemu on się wziął, bo on jest na pewno od innej wersji, to Daisy. No ale pasuje, więc go założyłam. Zapachem właśnie w dzisiejszym przedstawieniu mojej kolekcji, nie ostatnio, bo ja mam więcej, więc będą w kolejnych odcinkach, jest ta-dam, Vera Wang, Rock Princess. Ja Wam pokazywałam ten zapach, on jest bardzo dziewczęcy, z takimi pierścionkami, które możecie nosić, ale ja do niego mam sentyment, słuchajcie, z nim jest związana specjalna tutaj opowieść, ja Wam wspominałam, że to jest taki super rebeliancki zapach, znaczy rebeliancki, taki buntowniczy, nie rebeliancki, dla młodej dziewczyny albo młodej duchem, właśnie bardzo romantyczny, jest jednocześnie przypominając taką nieokiełznaność, takie właśnie pierwsze jakieś miłostki i chęć do bycia świata. Przecudny zapach, przecudne połączenie właśnie tych owocowo-kwiatowych nut. Ja myślę, że ona jest trochę niepopularna, nie wiem, w Polsce była bardziej popularna niż tu, ale ja kocham ten zapach, przypominam się najlepiej lepsze chwile, właśnie też to z Polski, kiedy jeszcze pracowałam właśnie w Perfumerii Douglas. Cudna, cudna odsłona. Bardziej mi się podoba niż właśnie ta fioletowa wersja i zawsze miałam sentyment, żeby zacząć dzień właśnie z kopem, z takim właśnie nieokiełznaniem ze strony do Rock Princess Very Wong. Jestem ciekawa, czy, bo ja mam o nim specjalny odcinek, ale czy ktoś ma właśnie w swojej kolekcji ten zapach, koniecznie mi na dzisiejszym odcinku przedstawiłam już Wam wszystkie 10 zapachów na tą część drugą. Zapraszam oczywiście na część trzecią i pewnie będzie czwarta i piąta, także bądźcie cierpliwie i koniecznie zostańcie ze mną, tych takich nieśmiałych tutaj obserwatorów. Serdecznie zapraszam do kliknięcia tego magicznego subskrybuj. Chcę ten kanał rozwijać, więc pomóżcie mi koniecznie i kliknijcie ten guzik subskrybuj, tym bardziej, że dostajecie wtedy szybciej powiadomienia, że jest ten filmik. Ja staram się publikować dwa razy w tygodniu, na ile czas mi pozwala. Staram się, żeby było na bieżąco, ale tak jak mówię, to jest duży kop dla rozwinięcia kanału i oczywiście dla Was, żebyście widziały te odcinki. Dziękuję moim stałym subskrybentom za wszystkie przemiłe komentarze. Zapraszam do komentowania, oczywiście do lajkowania i do zobaczenia w następnym odcinku i koniecznie obejście, bo będą ciekawe te zapachy w części trzeciej. Pa!